Piotr Przybecki, trener reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych. Połowa sierpnia, a kadra dość mocno trenuje. Z tego się bardzo cieszymy, bo takie było nasze zamierzenie, takie cele. Fajnie, że chłopaki przyjechali zdrowi i że te parę dni możemy wykorzystać na to, żeby pewne elementy po prostu poprawiać na bazie tego, co się stało i to, co zrobiliśmy na ostatnim zgrupowaniu. A konkretnie na czym trenujecie tutaj w Płocku? Nad przypomnieniem pewnych elementów, które już wprowadzaliśmy we Władysławowie przed tym turniejem w Skandynawii, podczas tego turnieju, no i to, co graliśmy też w tych dwóch meczach eliminacyjnych. Jest też paru chłopaków, którzy tutaj są na zgrupowaniu, wtedy ich z nami nie było i no i to jest ważne, żeby oni byli zintegrowani, żeby wiedzieli, jak razem trenujemy, jak się poruszamy na boisku. Właśnie, bo pojawiają się nowe twarze w kadrze. Czy to już ten proces powoli się będzie zamykał, czy to jakby dalej będzie otwarta furtka dla nowych zawodników? To jest za wcześnie, no wiem, że ten proces się zamyka, dlatego że prosty przykład, Maciej Gębala i Tomek przecież przez kontuzję nie byli z nami, dlatego jeszcze przecież dochodzi Paczkowski. Jest jeszcze parę osób, które na pewno mają drzwi otwarte do kadry i my będziemy się starali w ciągu tego następnego czasu i następnych zgrupowań wypróbować. Płoc to przez najbliższe kilka miesięcy, to jeszcze kilka razy tutaj się spotkacie, taka będzie baza kadry biało-czerwonych. Nie wiem, czy będzie baza, akurat tak wyszło po prostu organizacyjnie i to najlepiej pasowało, zobaczymy jak będzie w przyszłości. A kiedy ten nadejdzie czas, że w tym roku dołączą zawodnicy z klubów zagranicznych? No oczywiście chcielibyśmy w tej przerwie reprezentacyjnej, która jest nominalna na Golden League, czyli na granie już z tymi poważnymi zespołami jak z Danii, Francji. Tutaj liczymy na to, że będziemy już w pełnym składzie. Trener kadry, ale też trener klubu Orlen Wisła Płock. Widać w tle trenują zawodnicy, jak to pogodzić? To było wszystko oczywiście przez nas przygotowane, te 3-4 dni to nie jest duży problem, żeby sobie z tym poradzić. Oczywiście jest dużo pracy, ale my to lubimy. To wszystko na to wskazuje, że Portugalia będzie gospodarzem tego turnieju prekwalifikacyjnego. Takie nam donoszą, choć już na razie nieoficjalne wiadomości. Czy po prostu trzeba z tym żyć, tak? Tak, że tak powiem, wybrał losy. Jeżeli chcemy grać dalej, no to musimy wygrać też na terenie przeciwnika, a to są bardzo dobre doświadczenia, szczególnie gdyby się wyszło obronną ręką z trudnego meczu wyjazdowego. Powiedzmy jeszcze o tych turniejach, które w tym roku przed kadrą, bo będzie Golden League i później jeszcze u nas pod koniec grudnia, więc parę szczegółów o tych dość ważnych i ciekawych zawodach. No, oczywiście, między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem będzie ciekawy turniej u nas. Do tego to doszła jeszcze Białoruś w tym turnieju, także wystąpi, także rozmawiałem z Jurym Szewcowem i oni bardzo chętnie przyjadą. Później mamy jeszcze występ w tym turnieju, już można powiedzieć cyklicznym w Irun, w Hiszpanii i stamtąd możemy udać się od razu na te mecze eliminacyjne do Portugalii. Także czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy i ciekawych spotkań, szczególnie właśnie dla tych naszych zawodników, w większości jeszcze nie do końca doświadczonych na międzynarodowych parkietach. Ale jeszcze wcześniej, pod koniec października będzie Golden League z bardzo mocnymi rywalami. No tak, no to jest zderzenie z taką mocną rzeczywistością, zresztą podobnie mieliśmy na tym turnieju. Chociaż to były inne troszeczkę składy zespołów w Skandynawii, ale myślę, że jak uczyć się to jak zawsze na najlepszych i takie turnieje, możliwość grania z tymi zespołami, to jest najlepsza nauka dla nas wszystkich, nie tylko dla zawodników. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.